Cieszę się, że wygraliśmy mecz. Wygraliśmy go od początku bardzo dobrze. Byliśmy skoncentrowani uczyliśmy tutaj dziewczyny, żeby przez całe spotkanie trzymać tą koncentrację, żeby się nie rozluźniać i to założenie spełniliśmy. Cieszy wygrana, cieszy też możliwość dania szansy tym zawodniczkom, które nie dostają za dużo minut, więc dzisiaj był taki mecz, że mogliśmy z tego skorzystać i jestem zadowolony z dzisiejszego meczu. My z pokorą przyjmujemy tą lekcję, którą dzisiaj otrzymaliśmy. Ja uważam, że mimo słabszej dyspozycji tych graczy, którzy mieli tutaj o obliczu zespołu decydować, zawodniczki, które wyszły potem i ciągnęły ten dzisiejszy ciężki mecz do końca, spełniły swoje zadanie. Tak samo jak tutaj trener wspomniał, była to szansa dla zawodniczek, przede wszystkim mniej grających, tych 20-latków czy też młodszych, do pokazania się na placu. I to jest jedyny plus tego spotkania. Mecz pokazał, że jak na razie nie jesteśmy w stanie zagrać dwóch równorzędnych spotkań, grając co 3 dni. No, musimy się teraz mocno zastanowić nad tym, co zrobić przed sobotnim spotkaniem. No, myślę, że z równie groźnym rywalem, jakim są Polkowice, które dziś grają w Euroligę we Francji. No, a my mamy 2,5 dnia tak naprawdę na to, żeby się troszeczkę spróbować zregenerować. Aczkolwiek dla nas celem samym w sobie jest mecz 21 w środę z Siedlcami, tutaj, który kończy granie w tym roku. I na tym spotkaniu będziemy się koncentrować. Tutaj, jeśli ktoś spojrzy w tabelę, zobaczy wynik zwycięstw po naszej stronie 2, a przed tym meczem po stronie Gdyni 3. Ktoś, kto nie zna tego, co jest w środku ligi, to mógłby powiedzieć, że grają zespoły równorzędne. No, tak nie jest i o tym świadczy i skład obu zespołów i doświadczenie, które jest zdecydowanie po stronie naszych dzisiejszych przeciwniczek, które pokazały nam dzisiaj, jak powinien wyglądać profesjonalny basket. W naszym wykonaniu niestety słaba pierwsza kwarta zadecydowała o wyniku meczu. Niecelne rzuty z pół dystansu, jak i z dystansu, no nie możemy sobie na to pozwolić, zwłaszcza na naszej sali, na której trenujemy, oczywiście tutaj przecież rzucamy. Wydaje mi się, że też w pewien sposób wkradło się w naszą grę zmęczenie po naszym ciężkim niedzielnym meczu, no ale też nie możemy zrzucać na to winy, musimy jak najszybciej się zregenerować, no i jak najlepiej się pokazać w sobotę.